Dzień dobry. To znowu my sprzed naszego domu w Czadzie i przede wszystkim to, co chcemy powiedzieć. Dziękujemy. Bardzo, bardzo dziękujemy. Jest nam bardzo miło. Znaczy podziękować to w bardzo dużej grupie osób, ale tak ogólnie wszystkim osobom, przede wszystkim tym, które wpłaciły pieniążki, wszystkim organizatorom, Nadziei TV w ogóle, która bardzo w tym wszystkim pomogła i bez nich też by się to nie odbyło i to jest sztab ludzi. Zebraliśmy naprawdę bardzo dużą kwotę, taką, której chyba w ogóle nie oczekiwaliśmy, ale chcemy powiedzieć, że każda złotówka będzie rozliczona. Chcielibyśmy, żeby było bardzo jasno i klarownie wiadomo, klarowne było to, na co te pieniążki zostaną wydane. Mówiliśmy o koncentratorach. W tej chwili się zastanawiamy chyba, czy nie kupić trzech, tak? No właśnie mieliśmy się zastanowić na to, czy nie kupimy tych tak, to też. Właśnie, bo zastanawiam się, czy więcej koncentratorów tlenu, czy też w ogóle bardzo mamy duży odzew w ogóle od różnych ludzi, takich, których wcześniej nawet nie znaliśmy, którzy gdzieś tam nam doradzają, wysyłają jakieś wiadomości i też dowiedzieliśmy się o czymś takim, jak taki przenośny inkubator z materiału, który specjalnie nie musi być jakby taki do krajów, wymyślone do takich krajów, gdzie nie ma prądu, nie ma elektryczności i który ogrzewa w inny sposób nowonarodzone dzieciaczki, czy te wcześniaki, a to jest bardzo, bardzo, to jest w sumie jedna z najważniejszych rzeczy, kiedy one przychodzą na świat. Więc teraz jakby chcemy tą decyzję podjąć na spokojnie i dobrze zainwestować te pieniążki. A kolejna rzecz, którą jeszcze myślimy też część tych pieniędzy przeznaczyć, to jest czas na wsparcie tych rodzin, które tutaj przyjeżdżają, znaczy rodzą się dzieci i oni myślą o tym, że po 2-3 dniach wyjdą do domu. Wcześniaki, mieliśmy historię już dzieci, które zostały tutaj 2 miesiące, jutro wychodzi chłopczyk, który był tutaj ponad miesiąc. Ludzie, którzy tutaj przebywają w szpitalu, oni nie mają stałej pracy, to nie jest, że oni biorą urlop, tylko nie idą do pracy, nie zarabiają, nie mają co jeść. Czasami zostają w domu na przykład i reszta dzieci i też czasami jest tak, że jest a część dylemat, jest tutaj, żeby się opiekować. Tak, nimi, że na przykład jest problem z dostarczeniem odpowiedniej ilości jedzenia, czy no takie dylematy, które u nas chyba za bardzo już nie istnieją albo więc na przykład zdarzają się bardzo rzadko. No już w tej chwili mamy tutaj zakupionych kilka worków ryżu i miletu, jak to się nazywa? Milet to takie proso, rodzaj czerwonego prosa. No, takich rzeczy, które oni jedzą materiałów. Po prostu, żeby wspierać czasami. No bo właśnie, oni czasami po prostu zostają w szpitalu i jasno mówią o tym, że kończy im się jedzenie i nie mają więcej, tak? Bo nie wezmą tych pieniędzy z niewiadomych skąd. Także obiecujemy jeszcze dać znać dokładnie i na co przeznaczymy te pieniążki i bardzo jeszcze jest trzecia jakby rzecz, na którą też jakby jeśli coś zostanie, to jakby jeśli będzie taka potrzeba, to chcielibyśmy przeznaczyć, bo nie chcemy tego projektu zostawić jakby stąd wyjedziemy. Czyli otwarcia tego oddziału. Tak, tak, żeby to trwało i żeby jakby te dzieci cały czas miały jakby taką możliwość z rodzinami gdzieś tam te pierwsze tygodnie, miesiące gdzieś na terenie szpitala przeżyć i myślimy o zatrudnieniu po prostu dodatkowych pielęgniarek, żeby... Czyli też osób, które będą szkoliły resztę. Tak, tylko że jeszcze dalej czekamy właśnie, bo napisaliśmy jakby taką specjalną taki petycję, no nie petycję, taki projekt tutaj do administracji szpitala i mamy wielką nadzieję, że nie będzie trzeba dodatkowych pieniążków na to, tylko oni jakby ze swoich środków już pokryją zatrudnienie pielęgniarek, a my jakby będziemy się bardziej zajmować tym, żeby właśnie tymi szkoleniami i to, żeby to dalej popchnąć do przodu. No. Dziękujemy serdecznie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za wielkie serce i za chęć pomocy tym, którzy naprawdę tego potrzebują. Dzięki.